Witam siemeczki z tej strony, Trevor, w kolejnym odcinku z Hearthstone 4 na modyfikacji Orbo Blues. Jako społeczeństwo niebieskiej róży. W ostatnim odcinku przeszliśmy taki krótki etap, kiedy po prostu przywróciliśmy dyrektora. I obecnie mamy oczywiście tutaj kilka możliwości. Tutaj już zrobiliśmy to. Więc możemy tutaj z różnych spróbować zaatakować. Patrzmy, jak to jest. Możemy tych. Oni są najsilniejsi, więc nie wiem. No tego możemy spróbować. Macie jakieś drzewko? Nie macie. Więc możemy was. Więc Operation Bishop. I to będzie po prostu, że będziemy mogli was zaatakować. W międzyczasie jeszcze zauważyłem, że będziemy mogli sobie tam jeszcze tutaj jakąś operację zrobić na tym, ale to może po tym zrobimy, więc jak na razie to nie będę za bardzo na to patrzeć. Tutaj tak, Start Operation Ball. Jak na razie sobie tutaj rozstawimy tych wszystkich. Mamy fajne w sumie miejsca, jeżeli chodzi o to. I teraz musimy tylko poczekać. Ten Operation Ball, to myślę, że to myślę, że potrzebujemy ten Power Armor, jakieś dywizje. Ale już przestałem tam produkować, żeby tam zacząć pakować w nasze normalne dywizje, żeby nie były aż takie słabe. A więc tutaj sobie bierzmy jakiś lepszy jacht. Tutaj jeszcze jest. Nie wyglądają zbyt groźnie. Dobra, w takim razie weźmy może tak z was kilka dywizji i chyba tutaj jest to. Dobra. Już stoimy na miejscu. Muszę co chwilę patrzeć, czy tutaj nie ma czegoś nowego. I myślę, że w międzyczasie bunker nie będzie zbyt dobry. To są ci na dole. Dobra, ci na dole to nie będą aż tak trudni. Okej. Atakujemy. No i nie jest zbyt trudno. Ale możemy też spróbować później, jak tutaj dojdą dywizje, to po prostu przejść, ponieważ obecnie zbyt nam się nie opłaca jeszcze tutaj wchodzić. Okej, tak, resistance. Jaką mamy dywizję w ogóle na to postawioną? To jest po prostu tutaj jakoś nam samo tak robi, ale w sumie mamy tych agentów, których nie wysłaliśmy nigdzie. Więc przydałoby się tutaj ich porobić jakoś. A my w sumie jak powoli ich niszczymy. Tutaj mamy sporo dywizji znikąd. Co są dywizje? Czy to jest... A, bo się zgodzili! Okej. W takim razie was zmienimy na te dywizje. I w sumie nawet dostaniemy manpower. Okej. Wydaje mi się, że się zgodzili. Raczej ci się nie zgodzą. Ale to przewidujemy. A przyszłość nas pokaże, jak to będzie. Oczywiście zapewne pokaże, że raczej nic nie porobią. Okej. Wow, tu jest o wiele prostsze niż tamto. To. I to. Okej, bierzemy sobie tego gościa. Bierz tutaj tego gościa i co tutaj możemy dać mu? No, jak zwykle jakieś bonusiki. Dobra. I tyle wystarczy. A w międzyczasie sobie zróbmy bunkier. Już powoli się rozrastamy, ty mi się podoba. Ty byśmy zaczęli ćwiczyć.
I co tutaj potrzebujemy, znaczy się co potrzebujemy, mamy już w sumie już lepsze kajaki. Trochę śmiesznie to brzmi, ale to jest prawda. I jakoś nie możemy się przebić przez nich. Nie podoba mi się to. Okej, zawsze możemy to zrobić. Tam mieliśmy decyzję jaką... A, event. Dobra, to się różni od tego. Tutaj oczywiście jakoś nie idzie nam. Jest słabo nam poszło nieco. Ale... możemy sobie porobić tutaj jakieś badania. Teraz to chyba nam tylko łodzie zostały. Sześć dni. Okej, dlaczego z maczetą wybiegniecie? Macie lepszej broni? Wait, co się dzieje? Serio? No właśnie, co się stało z tym, że nie możemy was po prostu wypchnąć? Naprawdę nie mamy zbytnio dywizji, żeby popchnąć ich? To nie jest jakaś mega trudna nacja. Za chwilę wyślę to wojsko tam, więc zobaczę, jak to będzie. Okej, no commander. A, bo nam zmieniło. Okej, sobie tutaj radzimy jakoś, tylko że teraz mamy mnóstwo tych różnych dywizji. Okej, wyślijmy tutaj. Was tutaj. Tutaj damy. Okej, lepsza łódź. I coś jeszcze tutaj mamy? No, trochę mamy. Okej, więc w NCR tutaj się dzieje. Tutaj Baja State powstało. Okej, jak to wygląda z tymi dywizjami? One powoli dołączają. Ten... ja wiem, że mamy ten resistance, ale dlaczego ciągle mi to uchu siedzi, więc jakby mogli zaprzestać na chwilę. Dobra, wam ten rozkaz zabiorę i dam tutaj, a wy dostaniecie tu nowy rozkaz oraz kolor, bo dosłownie mylicie mi się, a wy wrócicie do tego, wy dacie mi wreszcie tego generała z powrotem. No tutaj widzę, że część dywizji się wycofuje niepotrzebnie. Teraz niech się przygotują nieco i za chwilę odpalimy. Bo dosłownie nie wiem, jak to się stało, że my tej wojny nie możemy wygrać. Jednej z najprostszych wojen. Okej, widzę, że co robicie. W takim razie macie smak własnego lekarstwa. I co tutaj? Tutaj w sumie wszystko już zrobiliśmy. W takim razie możemy tutaj porobić. Ciągle dochodzą tutaj.
Dosłownie nic nie możemy zrobić, ponieważ ciągle dołączają do tej bitwy i ciągle po prostu nie możemy ich wypchnąć. Będzie wojna na wykończenie, kto ma więcej zasobów. Wydaje mi się, że ja, ale zobaczymy. Okej, możemy w sumie tutaj porobić za ten pistol. Bardzo chętnie. O, czy się ich wypchnie, czy nie? Nie, kompletnie nie możemy. Też zbytnio im siły nie ściągamy, więc takie... udało się przepchnąć. I chyba udało się przejąć tutaj. Dobra, przycięliśmy nieco, ale tutaj widzę to. Okej, jedna dywizja może przestać atakować. Ciągle mnie wkurza to. Resistance się pokazuje. Tu możemy sobie dalej budować. Ile mamy fabryk? Mamy 9. To już trochę będziemy mogli sobie pobudować wojskowych rzeczy. Kurde, nie wkurzajcie mi tym dźwiękiem. To nie wiem, kto pomyślał, że to jest fajny dźwięk. No to nie jest fajny dźwięk. Okej, okay, więc tak, wy dostajecie nowy rozkaz tutaj atakować. A wy realnie wreszcie pokonajcie tych... O, wreszcie się udało. Dobra, zaatakujemy z cieśniny. I nie wiem, czy się uda, czy nie. Kurde, to jest naprawdę denerwujący dźwięk. To jest ten jeden z dźwięków, co człowiek wtedy patrzy na całą mapę, gdzie mu się desant robi, a oni dają go jako normalny. I wy jesteście w sojuszu? Tak, oni mogą być w sojuszu. Dobra, tutaj już się uda nam przepchnąć. Więc jakby część tych dywizji mogła pójść dookoła. Cieśnina oczywiście będzie gorzej, ale powinniśmy sobie poradzić. I tutaj... O, się udało. Dobra, więc wy dołączcie. I wreszcie się udało przepchnąć tych wszystkich. Tak, ale to już nie będzie tak proste, bo potrzebujemy przynajmniej power armor, żeby się jakoś skontrować ich. A skontrowanie ich to nie będzie... To nie będzie tak super. Ile do przodu? Jeszcze sporo. To możemy porobić, chociaż lepiej tutaj. Defense, breakthroughs of attack, hard attack, air attack. Nie, to będzie lepsze. Dobra, w takim razie lepsze tutaj karabiny. I co możemy sobie porobić? Samoloty by się przydało. Okej, w takim razie jak już mamy te samoloty, to... to nie jest zbyt dobre. Okej, realnie spotkamy się między po prostu wielką machiną wojenną, która siedzi sobie tutaj. Więc naprawdę to będzie trudna walka, jeżeli byśmy się podjęli ją. Ale podejmowaliśmy się głupszych walk, więc jest nic nowego. To w sumie nie musimy robić. Coś jeszcze mamy oprócz Operation Bull? Nic nie mamy. Dobra, w takim razie mamy w sumie tutaj zrobione. Możemy wysłać i zobaczmy, jak to nasze dywizje wyglądają. I możemy sobie
logistykę, recon, maintenance chciałem dodać, ale się nie uda. I co potrzebujemy? Podobać super equipment, super equipment. Tutaj. No to mniej z tego może pójść. Okej, nieco niech tutaj pójdzie nam. A my potrzebujemy dalej tutaj robić doktrynę. Czego nie mamy? Portable radios. Po co nam portable radios? To już nie wiem. Ale potrzebujemy dużo tego. Więc może zejść z tego. Mozzarella cheese. Nice. Fabrykę tego robimy. Ok, więc musimy tylko to przejąć. Mamy ten, o właśnie. Do budowy. To nie jest do budowy. Dobra, no to resistance target robimy. Dobra, a my w międzyczasie możemy sobie pracować nad passive defense. Jak wygląda to tutaj? No tutaj to wygląda, jakbyśmy w ogóle ich pokonali. A tutaj to w ogóle słabo wygląda. Musimy sobie zacząć produkować tą dywizję. Ok, defense, breakthroughs of attack, tak. To bierzemy. Create empty. Power armor. Teraz dajemy tak. I jeszcze coś, jakiś power armor dziwny. Demolition. Ok. Teraz zacznij produkować ich i tak, nie wiem, z 5 dywizji power armor. Mi się przydało. Czego nie ma? Portable radios. No to co się stworzy w międzyczasie. My w takim razie będziemy kontynuować nasze badania. No i zobaczymy. Realnie tu nie możemy robić drzewka, bo... No, wiecie. Ale możemy poczekać chwilę. To co bym realnie chciał, to bym zabrał te 5 dywizji. Wysłał wam tutaj. No, wy się nawet wykazaliście, nie powiem. Więc wam medal się na pewno należy. Supply Construction to zawsze jest dobry, bo wiadomo, że gdzieś nie będą dobre drogi. Ale w międzyczasie... Co możemy porobić? Tak realnie w międzyczasie? No nie wiem, ponarzekać. Co wy tutaj macie? Dlaczego wy potrzebujecie portable radios do tego? Potrzebujemy prawie 10 tysięcy portable radios. Wow. W takim razie to całe idzie na to. Raczej się nam nie uda to zrobić. W takim razie wystawiamy już. Nasze power armor idzie na ten front. I to powinno nieco nam ulepszyć, ale najpierw sobie trochę potrenujmy jednak. Wiem, że czasami jest coś takiego, że możemy po prostu wykorzystać trochę tych, wiecie, takich błędów gry na naszą korzyść, że na przykład szybsze jest trenowanie na zewnątrz niż trenowanie tam w środku, więc to jest takie, wiecie, jedno z ciekawszych. Nie widzę Corroborative Government. A my mamy na pewno już powyżej 50%, co oznacza, że usunęli w ogóle. Szkoda. Jeden z lepszych ulepszym. No te 30 dni... Nie wiem, może jeżeli komuś słabo chodzi komputer, to może te 30 dni, ale mi aż tak słabo nie chodzi. Tutaj portable radios. I może tego będziemy budować jeszcze. Przydałoby się normalne konwoje, ale zobaczymy, jak tam wygląda przygotowanie. Realnie czekamy na power armor.
No, minus 25 w combat to nie jest aż takie nic, że tak powiem, tutaj to jednak daje. Tutaj już nie mamy. W tym razie tutaj dajemy i jeszcze tutaj jakieś ulepszenie do robotów, których mamy sporo. Jest dosłownie jedna dywizja, która się szkoli. Cha-ching! Nie. To zbyt brzmi tak pięknie, żeby było prawdziwe. Czasami się zastanawiam, czy to jest naprawdę muzyka z Fallouta. To brzmi jak taka muzyka, nie wiem, z wojny tej cywilizacji, czy coś takiego. Miała chyba być taka gra strategiczna do Fallouta, ale nie wyszło. Okej. Czasami te nazwy są śmieszne. Przynajmniej to nie jest tak jak Equestria Dwarf, co mnie czasami wkurza, że lore po prostu jest kopią państwa, historii jakiegoś państwa. Mogliby dać jakieś, nie wiem, właśnie, jak tutaj FBI czy coś takiego. Okej, jak to wygląda z tym? Tak, to jest to. Najbardziej znakomity dźwięk w tej grze. Ten robot umiera. Wiecie mi, czasami myślę, że ten mod jest bardziej family friendly od Equestria Dwarf. Okej, mamy to, realnie ta armia to będzie tym, co będzie nas broniło w głównej mierze. Bo ten Power Armor to... nie powiem, trochę zastanawiam się. Tutaj może Power Armor Support weźmiemy, jeżeli tu mamy Power Armor. Co to jest CNC? Nie wiem. Logistykę i byśmy jeszcze Maintenance wzięli. I tutaj więcej Demolition. I to wszystko. Okej, tutaj Rio Grande sobie walczy. Walczy sobie z tym. O, i ta przyszła. Ona jest dziwna. A czekaj, czy Rio Grande zaatakowało, czy... nie wiem nawet. Ale wiem, że jakiś błąd. Tutaj ten Meksyk jest dziwny. Okej, w takim razie bierzemy tutaj jakieś dziwne rzeczy do statków. A tutaj my chyba już przestaniemy. Tak, przestaniemy. I by się przydało wybudować lotnisko realnie. Się wybuduje. Niech tam organizacja wróci. Tak, jakiś problem mają. Radio, dosłownie te radio nas najbardziej najbardziej bolą. Okej, jak na razie tutaj wszystko ładnie wygląda. Możemy odpalić te fronty i zobaczymy, jak tam nam pójdzie, ale zobaczymy to w kolejnym odcinku. No, był z nami Trehol w Hardware 4 na modyfikacji All War Blues. Jako społeczeństwo niebieskiej róży. Szukam jeszcze, co mogę powiedzieć na końcu. Dobra, no to cześć!